Dzień dobry, cześć i czołem, witam! Circle Empires, jak dawno nie było. Ostatnio ktoś w komentarzach napisał, ej, zagrałbyś Circle Empires. I wiecie co? Zagrałem z Kubą, z moim synem. W weekend sobie graliśmy w Circle Empires i bardzo mu się podobało. I stwierdziłem, a może nagram odcinek jeszcze taki z tej starej gry, ale jakże fajnej. No i wrzucę na kanał, także jak ktoś lubi tą grę, no to proszę bardzo, obejrzyj sobie. W opisie macie link do G2A, gdzie macie gry w dobrych cenach. Zagramy sobie polowanie na potwora, wezmę tego podstawowego bohatera, niech będzie. I weźmiemy sobie tego potwora tutaj, najdalszego jakiego mam. I zagramy sobie oczywiście na poziomie experience, chociaż w sumie... bo to trzeba po prostu pokonać poprzednich. Okej, to jak pokonać poprzednich, to zagramy na experience, zobaczymy jak pójdzie. Myślę, że powinno być spoko. No. We go, stawiamy nasz magazyn. Wieśniaki zaczną zbierać materiały. Podstawowe materiały to jedzenie i drewno. No, i z tego jedzenia i drewna możemy sobie później kupić jakieś jednostki dodatkowe. Ale jak widzę, tutaj mamy wybuchowe grzyby, więc trochę lipa. Trochę lipa. Góra bardzo łatwa i tu bardzo łatwo, bo tu jest 215 tylko siły i tu 175, to już w ogóle easy. Te zombiaki to nawet nie podejdą, te duchy trochę gorzej. Tutaj lipa, bo niżej 880 siły to jeszcze budynek, który będzie robił jednostki. I tutaj tak samo 900 i budynek. Więc ciężko, ciężko tu będzie, ciężko, ale jakoś musimy żyć. Oczywiście pójdziemy w taktykę łuczników na początek, bo łucznicy są OP i wiadomo, wiadomka, bardzo łatwo się nimi ogarnia rzeczy. No, mamy 80 już, a oni mają 175, więc jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy mogli ich zaatakować. Tak zrobimy na pewno, tak zrobimy na pewno, ale zanim to zrobię, kupię sobie jeszcze dwóch wieśniaków. Proszę wieśniakowie zbierać trochę drewno. Bo potrzebuję więcej drewna, za dużo zbieracie tutaj jedzenie i drewna brakuje. No, trzeba upilnować tego, popatrzcie, mam 1600 jedzenia, a tylko 150 drewno. Czyli was w ogóle tutaj, o patrzcie jakiego zooma teraz mogę robić. Jejku, szok, chyba kiedyś się nie dało aż takiego zooma dużego robić, a może się mylę. No i za to można, patrzcie jak oddalić. Ciekawe, czy gdzieś jest taka wielka mapa. Ciekawe, ciekawe. No więc to jest moja pierwsza wioseczka, za chwilę przejmiemy kolejne. Tak to się gra w tą grę właśnie. Bardzo trudna, skomplikowana gra. Dobra, zaczynamy podbój, bo widzę, że już mamy wystarczająco dużo łuczników. Weźcie, trafcie trochę, co? No, tego duszka na przykład. Ojejku, nie stójcie tak blisko bramy, bo was pozabija. No, i wybuch i zamroził, ale swoich też zamroził, więc chill. Mówiłem, że te zombie to nawet nie bardzo podejdą jeszcze. No, poza tym mamy mur, więc oni na murze się zatrzymują. Z mega, mega chill. Dobra. Teraz możemy to przejąć i cyk, i mamy kolejną wioskę, tylko że nie ma żadnego ogrodzenia, a dookoła bardzo mocni wrogowie. Damy tutaj sześciu wieśniaków, oni tylko drewno będą zbierali. I fajnie by było kupić im płot, ale no, nie stać mnie trochę jakby. Nie stać mnie. Tu musimy paru łuczników zostawić, żeby nas tu nikt nie zaatakował. Bardzo ważne, bo jak nie zostawię tu żadnej armii, to oni sobie pomyślą, o, ale słaba wioska i zaatakują. Więc wszędzie trzeba trochę armii zostawić, żeby oni tak nie myśleli. A poza tym oczywiście się przyda więcej jednostek, tak normalnie, zwyczajnie, nie? Normalnie, zwyczajnie też się przyda. Dobra, rozwalamy tych w takim razie. Ich jest tylko trzech, więc powinno być całkiem, całkiem. No, dawać, trafiać go. Trafiać i zamrozi. I pyk, zamroził. No, ale dostał w pierdziel, także easy. Tamci obok też pomagają, bo są wystarczająco blisko. Więc całkiem spoko. Minus jest taki, że i na jednym, i na drugim jest tylko drewno. Więc tak, narzekałem przed chwilą, że mam za mało drewna, to za chwilę będę narzekał, że mam za dużo drewna. Z jedzeniem możemy powalczyć, oczywiście kupując sobie farmy. I pewnie tak zrobimy. No, bo czemu nie? 220 fuda. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli płacę drewnem za to i to sobie rośnie i później z tego zbieram sobie jedzenie. Tylko, że dobrze by było, żeby na razie tego nie zbierali, żeby to wyrosło, bo jeżeli będą to zbierali teraz, to nie wyrośnie. To musi wbić sobie expa na najwyższy level, wtedy będzie dużo więcej żarcia. Tak to trzeba sensownie robić, więc póki co zbieramy samo drewno. Samo drewno praktycznie. I dzięki temu, że mamy samo drewno, to będziemy mogli więcej farm zrobić, a później też więcej płotów właśnie, które nam pomogą bronić się. Dużo nam pomogą. Myślę, że tutaj trzeba wybrać, no, tych na górze obstawimy. Oni są najmocniejsi, więc od nich się odgrodzę póki co. Tutaj kupię też dodatkowe farmy. W sumie czemu nie, ale zbierajcie cały czas drewno, proszę. Bliska ziomki. Nie zbierajcie tego, już wyzbierali bardzo dużo. Kiedyś ta farma urośnie i wtedy będziecie z niej zbierać rzeczywiście żarcie, ale póki co zbierajcie głównie drewno, okejka? No, turbocacy, tak ma to wyglądać właśnie, kurczę. Bardzo fajna mapka. No, na razie wygląda nieźle, tylko wszyscy, kurde, już dookoła mają płoty, więc
Ciężko będzie się do nich dorwać. To na pewno, ciężko będzie się do nich dorwać. Tak się zastanawiam, kogo następnego zaatakować i nikt nie wygląda dobrze. Ewentualnie tych, bo nie mają łuczników. Mają 900, ale nie mają łuczników, więc jak będę miał jakiś mur, to można ich ładnie zaatakować przez ten mur. Oni się będą tłukli z murem oczywiście, a ja ich tutaj rozwalę. Więc tak zrobimy właśnie, tak zrobimy. Tych przeniesiemy tu, żeby wspierali ogniem, a będą wspierali. A tymi zaatakujemy ich główną bazę. To dokupimy jeszcze kilku. I cyk! Dobra, i teraz wy tu, a wy tutaj. Proszę bardzo, rozwalajcie ich tu szybko! Szybko! A, tu nie ma muru, więc trochę lipa. Trochę lipa, jakby nie patrzeć, no. Trochę nie przemyślałem tego, że tam nie ma muru przecież, no. Tak, i teraz mają problem tutaj moi ziomkowie. Mają duży problem. Mam większy problem, niż się można było spodziewać. Uwaga. Uwaga, duży problem. Szybko rozwalcie to, bo nam rozwalą wioskę na dole. Szybko! Szybciej! Szybko! Brońcie się tutaj! Brońcie się! Dobra, ten budynek zaraz padnie, naprawdę. Naprawdę zaraz padnie. Pyk, stąd strzelajcie. Mur wytrzyma, nie martwcie się. Oni za to nie wytrzymają, niestety. Tam jeszcze dodatkowe jednostki wyszły, więc... może być różnie. Halo, wieśniaki, robaki, pomóżcie im! A, nie musieliście pomagać. No dobra, nie pomagajcie im jednak. Dobra, idziemy to przejąć. Fajnie, udało się. Nawet całkiem. Pomijając to, że tu straciłem dużo jednostek, to było całkiem nieźle. Ten to w ogóle mi jest niepotrzebny, no ale niech będzie. To możemy sprzedać, bo prowadzi do niczego, więc muru tu nie potrzebujemy wcale mieć. To można by ewentualnie sprzedać, postawić tutaj. To by było nawet całkiem. Żeby się bronić z tamtej strony. Te możemy powyprzedawać również. Będziemy się bronili od góry bardziej. I ten. I cacy. I tu sobie dokupimy nowy. Dobrze. Nawet to jakoś wygląda. Chociaż martwię się nadal. Może być trochę problematycznie. Dobra, nie mamy żarcia, jest bardzo duży kryzys. Musimy część z tych ludzi przenieść tutaj, niech zbierają te jagódki. I tutaj jagód też bardzo dużo wyrosło, ale jeszcze nie wyrosły te farmy, więc jeszcze chwilę poczekamy. Oni niech zbierają sami jedzenie, mać git. Będzie w porządku. Tu już level wpadł kolejny, dobrze. Dobrze. Zastanawiam się, kogo później zaatakować. Tu mają łucznika na koniu, ciężko. I są całkiem słabi chyba. No i ma tutaj mur, więc powinno być w porządku. Płot. Płot mur. Jak zwał, tak zwał. Dobrze. Kupimy sobie ulepszenie do strzelania. Skoro korzystam i tak tylko z łuczników praktycznie jednostek zasięgowych, to będziemy się ten wspomagać tymi ulepszeniami. Patrzę sobie, kurde. Tutaj mają leczniczych. Tutaj mają też samych takich, co biją. Nie mają żadnych strzelających, ale te dwa budynki będą strzelały, więc to jest trochę minus. Jakby nie patrzeć. Plus jest taki, że dostaję po dwie wieżyczki za każdym razem, więc jakaś tam obronność tych moich nowych wiosek jest przynajmniej jakaś. Tu się opłaci zaatakować. No, bardzo się opłaci, bo tutaj mają dużo jedzenia, a my jedzenia nie mamy. Więc tak zrobimy. Proszę bardzo, atakujemy. Cyk, 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 rozwalcie budynek. Oni się nie przewiją przez ten płot raczej za szybko, więc... Chill. Chill. A musimy rozwalić ten budynek, żeby przestał do nas strzelać i przestał produkować. A, oni wykorzystali okazję, zaatakowali nas oczywiście tu na dole. Więc dorzucimy tutaj wieżyczkę jeszcze jedną, może im się uda. A później pomożemy od tej strony. O kurczę, płot zaraz padnie. Muszę naprawić płot, szybko. I wchodzimy tutaj i strzelamy do nich. Szybko. Szybko. Dobra. Dobra. Proszę, o nie, atakują teraz jeszcze z góry. Kurczę, tak to jest właśnie na tym poziomie. Jak się atakuje, to oni często korzystają z tego i również atakują. No. Dobrze wiedzą, że nasza armia jest zajęta wtedy. Dobra, walnijcie tutaj mur. Będzie git i paru łuczników i może się uda. Może. Może, choć wątpię. Tak, to na dole raczej stracone, ale okej. Niech się tam chwilę pobiją. Dawaj ich. Cyk. Dobra, pokonani. Odbijemy tutaj. Oni się sami odbiją. Tu już przestali atakować, tu atakują nadal. Tego gościa, dawać go. Przestańcie mi, kurde, atakować to wszystko, no. Ajajajajaj. No, musimy coś tutaj podziałać. Moi mocno obrywają, bardzo mocno. Tutaj też jest słabo, bym powiedział. Raczej słabo, myślałem, że zaprzestali już ataku, a oni nie zaprzestali. O, ci padli całkiem, no to. O, i te też padli całkiem. Chyba nas trochę zresetują. No, wygląda na to. Wygląda na to, że nas troszeczkę tu zresetują. Może tak być. Dobra, fajnie. Odbiliśmy ich. Odbiliśmy ich, jest ok. To zostawili, więc też w porządku.
Więc tutaj trochę materiału wpadnie i jedzenie i drewno. Tutaj nie wiem po co ich zaczepiają właściwie, nie rozumiem tego, ale zaczepiają. Musimy to odbić tak czy siak. Bardzo mało ich tutaj jest, tylko że jeden wbił sobie level, więc trochę będzie mocniejszy. No i ci są mocno narażeni. Mocno, musimy rycerzami się wspomóc troszeczkę. Dobra, lecicie z nimi. Lecicie z nimi, goście, na poważnie. Bo inaczej to lipa. Tego tutaj ledwo żyje. Dobra. Tyk, 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 tyk. Moi też ledwo żyją. Bardzo obrywają od tych jednostek, no. Strasznie bardzo. Ci łużnicy prawie w ogóle nic nie trafiają. Ojejku, jacy oni są słabi. No i teraz to już danzo, to już po was. Więcej rycerzy! Szybko! Rozwalili mi wieżę. No dawajcie, to jest tylko dwóch kolesi, no. No nie, no, on mi wybije pół armii. Aaaa, bo ma level. Oj, też biją levele w końcu. O nie, o nie, o nie, jeszcze jeden. Ajajajajaj. Dobra. Odbiłem, jakoś odbiłem, ale w pierdziel dostałem straszny. I to przejęli. Nie, no nie, no nie. To mam przynajmniej. O, już atakują znowu. No bez żartów. Oj, tu mam jakiegoś wampira. No dobra. Dawać ich tam, szybko. No nie, nie możesz tego zepsuć. Musimy to naprawić. Musimy to naprawić. Nie naprawię tego. Nie stać mnie. Nie stać mnie, więc zaraz się przedrą. No, przedarli się. Burka, burka. Znowu kolejny atak. Jeny, jeny, jeny. Nie przesadzacie trochę? Dobra, trująca wieża. Go. I młociarze. Czy tam toporkarze. Czy coś tam. Nie, no oni tu nie dadzą rady. Nie. Nie ma szans. Wycofujemy się tutaj. Tam za dużo ich strzela z góry. Zaraz sobie odpuszczą. Pewno. Wieżyczki musicie dać radę. Musicie dać radę, naprawdę. Dawaj ich tu. Tyk, tyk. Myk, 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 myk. Dobrze. Jazda z nimi. Jazda. Go. Więcej łuczników. Burka, burka, nie ma tu muru. Weszcie mi do... Weszcie mi do domu normalnie. Tak o. Na luzie. Aj, 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 aj. Co tu się dzieje? Czemu oni się wrócili tam? Co za głąby? Przecież tu jest magazyn. Poszli do tamtego magazynu. O nie, bardzo niedobrze. Teraz się może skończyć, że przyjdą mi na tą wioskę. Będą chcieli ją rozwalić. Dobra, ostatni budynek. Go. Go, 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 go. Dobra, wy już to rozwalajcie. No i oczywiście, że tu przyszli. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Za plecami, szybko. Nawalać ich. Jest was więcej. Dobra. Git, tych rozwaliłem. Nie jest źle. Nie jest źle, naprawdę. Trochę straciłem, ale trochę zyskałem też. Szybko, idziemy z nimi. Tu są bardzo słabi. Mega słabi. Więcej! Mega niestabilna sytuacja, tak bym to podsumował. Mega, mega niestabilna sytuacja. Jeszcze pokasowałem te mury pomiędzy moimi wioskami, mówię, a nie będą potrzebne. I zaatakowali i przedarli się przez wszystko. Bo nigdzie nie było murów wewnątrz już. Jak już weszli przez jeden, to już nie było kolejnych. Niestety. Kogo wy tu jeszcze bijecie? Go! Jazda z nim, chłopy, jazda. Dobra, teraz na tych. Dawać! Dawać, łucznicy, musicie bliżej podejść, bo wy nic nie trafiacie z takiej odległości. Wiem to z doświadczenia. Musicie blisko stać, bo wy jesteście tacy, no... nie ma szału, nie? Dobra, więcej łuczników. Jazda! Dawać ich! No dobra, szło całkiem solidny oddział, dużo leveli nawet. Przydałby im się healer. Do tego potrzebujemy bank zbudować. Bank jeden, niech zbiera pieniądze. Jak będziemy mieli raptem 500, to sobie kupimy. No, to naprawdę niedużo, wiadomo. Więcej wieżyczek. Wieżyczki mocno pomagają. I nie psują ich tak szybko. Zluz. Co jest, kurde? Nie mogą trafić. Co za głąby kapuściane, no. Dobra, lecimy z nimi, bo już przesadzają, okej? Okay? Dawać, rycerze. Na koniach. Go. Go. My nie mamy tutaj muru, weszli nam do domu, tak o. Przeszli sobie obok po prostu. Daj, rozwal im to. Bliżej musicie podejść. Bliżej. Dobrze. Dobra. No nawet to idzie jakoś. Nawet to jakoś idzie. Ale mają wielkie dynie skupańcy. Skupańcy. Bliżej. Chodźcie. Dobrze. Ej, no kurde. Zacząłem coś tutaj działać nawet. Nawet sensownie zacząłem działać. To możemy usunąć. Okej, troszeczkę się zemściłem. Troszeczkę sensownie się zemściłem. Rzeczywiście. Dobra, wszędzie mam pracowników, jest gituwa. Tutaj też są, tu, tu, tu. Fajnie, fajnie, tutaj nie ma. Aż 8 kupię, bo bardzo dużo tutaj jest materiałów.
Tych by się przydało stłamsić, ale będzie ciężko. Mają wieżyczki i 3 budynki. No, moja siła to 1905, ich siła 2130. No, mogłoby się nie udać. Kupimy tych porządnych ziomków. Prawdy mocnych. Jazda z nimi, tych rozwalimy. Tyk, tyk. Jazda. Jazda, jazda. Dobrze. Ci rycerze na koniach dają radę, naprawdę nieźle. Ta. Go. Myk, 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 myk. Dobrze. Cacy. Naprawdę cacy. Dobra, git. Bo ja całe złoto cały czas wykorzystuję na nich. Dobra, może sobie dokupię banki w takim razie. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, 3 dodatkowe banki. To sporo pieniędzy będzie na pewno. To usuniemy i to usuniemy. Postaram się pilnować z tej strony. O, tutaj złoto jest do zebrania. Dobra, ze 4. Tu bym sobie zszedł, byłoby nieźle. Bo są tacy łatwi. Ci też są łatwi. Ci też są łatwi. Ale dobrze by było tu osobną armię zgromadzić. Nie wjeżdżać tamtą z góry, bo tamta z góry to musi tam pilnować. Musi pilnować na górze cały czas. Damy radę. Go. Podejdźcie sobie bliżej trochę i nawalajcie. Dobrze. Dobrze, ale ci łucznicy są słabi. Boniu. Co wy macie za łuki kiepskie? Nie mogę ulepszyć niestety strzelania na razie, więc... Ale naprawdę strasznie mało trafiają. Jejku, jak ich wybiło. Patrzcie, padli wszyscy naraz praktycznie. Co jest grane? Jakie oni mają tu levele? Pędy, no serio? O nie. O nie. Ja miałem ich zaatakować. Jeszcze jeden atak. Co? Dobra, ci z góry muszą tu przyjść. Musicie pomóc. Musicie pomóc. Zaraz mi zaatakują na górze też. Zobaczycie. Tylko zobaczą, że ja stamtąd poszedłem i od razu będzie. Dobra, go. Pomóżcie im. Szybko, teraz im pomóżcie. Szybciej. Ale mam... Ale mam jednostek, no, nieźle. Dobra, teraz tu pomóżcie. Cacy. Nie mają szans. Nie mają szans, naprawdę. Rozwalimy ich. Nie wiedzą nawet kiedy. Bardzo cacy. No, nie ma źle. No i kolejny atak, oczywiście, że tak. Oczywiście, nic mnie to nie dziwi. Przeniosłem tylko armię na chwilę i oni od razu tutaj... O! Nikt tu nie pilnuje. Chyba zaatakuje. Dobra, z połowy tam trzeba wysłać. I to jeszcze ta mocna armia mnie tu zaatakowała, no. Ajajaj, brakuje mi nawet na tych pracowników złota. To niedobrze. Czy jesteśmy w stanie ich pokonać? Prawdopodobnie tak. Przydałoby się healerów jakiś, ale nie mogę zarobić cały czas. To jest grane! Spokójcie się z tymi atakami, no. Przestali pilnować tego miejsca, czyli będę miał za friko. Ja tu dopiero co kupiłem wieśniaków chyba. Albo nie kupiłem. Ajajajajaj. No strasznie, strasznie zakręcona ta rozgrywka, nie powiem. Posprzedajemy te mury, bo one do niczego są niepotrzebne na takim kawałku tutaj. Czyli nam tu nikt nie wejdzie aż tak głęboko. Tutaj w sumie też. I tutaj też, bo to przejmiemy i to też. Dobra, git. Czy możecie już ich pozabijać? Fajnie. Możemy to wziąć za darmo? O kurde, ile tu jest siły. Dobra. Dobrze. Git. Oni tu jeszcze walczą. Boniu, ile to trwa. O, healer. Jej. Dobrze. Lekarz, pomóż im. Dobry lekarz. Bardzo dobry ziomek. Jazda tam. Jazda, ziomki. Musimy ich ulepszyć, jak chodzi o strzelanie. Bardzo musimy. Tylko muszę mieć więcej złota. Więcej złota, więcej banków. Jeszcze nie ma banku. Tu i tu. Tu chyba też nie ma. A. 500 żarcia. To nie jest dużo żarcia. Kejka. Tutaj jest mega dużo żarcia. Tutaj też będzie dużo zasobów. Dobrze. Dobrze, zaczniemy gromadzić dwie armie. Jedną tu na dole, drugą na górze. Ulepszymy im strzelanie, bo się przyda. Walkę też. I pancerze. Będzie kozaczek. Tu damy wieżyczkę zamrażającą. Będzie troszeczkę łatwiej. Patrzę sobie, patrzę, ale jest w miarę spokojnie. I są raczej słabi. Nie ruszą się. Tych mamy 1970. Dobrze. Bardzo dobrze. A tych tutaj pewnie wylewelowali. 3305. No. Dobre levelki. Tutaj damy dużo łuczników. I zrobimy taką taktykę, że oni odwrócą uwagę, a ci pyk wjeżdżają tutaj. Tu jest mur. Będziemy go naprawiać. Będą się rozbijać na tym murze ładnie.
No, bardzo szybko tam HP spada z tego muru. Bardzo. Trzeba klikać od czasu do czasu. Go, rozwalcie ich wreszcie, no. Dawaj. Jazda, jazda. Ale polewelują. Ohoho. Każda moja jednostka dostaje expa za każdym razem, jak walczy. Jak strzela. Więc... albo bije. Więc to jest bardzo dobre dla nich, że tyle walczą. Bardzo dobre, tylko gorzej jak zginą, bo wtedy przebada. Domka. Domka. To jest tu niepotrzebne, bo nawet tu nie ma przejścia, więc po co mi tam płot? Okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo dobre jednostki mam, naprawdę, kozackie. Super sprawa, nie ma co. Co oni tu rozwalili? Jakiegoś grzyba chyba leczącego. Jak mi się wydaje. Dobrze, że mają tego jednego medyka. Jeden medyk bidula ogarnia całą armię. Dobra, tu bank, tu bank. Tu już jest, tutaj jest. Jeszcze nie ma banku, tutaj nie ma. Tu jest, tu nie ma. Musimy mieć banki, bo będziemy mieli mega dużo złota. Naprawdę mega dużo złota i będziemy mogli sobie kupować te dobre wieżyczki. Płonące, tak. Wood and gold, no. To się przyda na pewno. W ogóle na wszystko się przyda złoto. Wiadomka. Pieniądz jest pieniądz. O, mogę czarodzieja kupić. Nieźle, ale poczekałbym chyba na smoka. 4000 drewna i 6000 żarcia. Nie jest to takie nawet odległe. Poczekamy chwilkę. Poczekamy chwilkę, sytuacja jest raczej już stabilna. Całkiem spory kawał terenu przejąłem. Więc jakby tutaj dupnąć im smoka, to byłoby bardzo z górki. Bo taki smok jednym atakiem podpala pół armii wroga, więc no, jest całkiem niezły. Dawaj. A, bo ja drewna nie mam, okej. Okej, ja myślałem, że mam drewno. Dobra, to wal tego czarodzieja. On też jest spoko. No. Okej, czy ja z drewnem słabo stoję. Ej, no bo kurde, zaraz sobie nie poradzą. Więcej łuczników! Więcej ulepszeń do strzelania! No, go! Jazda! Jazda! Ciągnik drewna nie zbiera bardzo dużo. Nie wiem. Nie wiem, ale rzeczywiście z drewnem słabo. Czy my ich rozwalimy wreszcie? Fajnie. Rozwalcie skrzynkę, a dostałem ziomka za darmo. Fajnie. Tych nie ruszamy. 12 tysięcy i tutaj jest boss. Okej. Okay. Tych rozwalimy. Tych sobie rozwalimy na chillku. Raczej będzie łatwo. Tych kilku, spoko. No i cacy. Cacy, cacy. Bardzo szybko padli tutaj. Naprawdę bardzo szybko. Fajnie. Z tych będziemy mieli okrążonych. Chodzi o to, żeby zabić tylko tego jednego. Z jakiego zabiję, to już jest danzo. To już wygraliśmy. Więc w porządku. Okej. Okay. Ci tutaj mogliby drewna trochę więcej zbierać, co? Proszę bardzo. Co tu robi wampir? Panie wampirze, proszę się wziąć do roboty. W walce, a nie pilnujesz wieśniaków. On ich pilnował, żeby pracowali. Dobra. Tych tutaj do drewna zarzucimy. I tych też zarzucimy do drewna. I zaraz będzie wystarczająco dużo drewna. Tylko jeszcze z jedzeniem trzeba nadgonić. No, teraz w drugą stronę. Za dużo drewna, za mało jedzenia. Więc ci zabiorą się za jedzenie. I spoko, zaraz nadgonimy. Będzie w porządalu. No. Pypy. 5400. Teraz będzie 6000. Robimy smoka i wjeżdżamy w te potwory. Na spokojnie. Myślę, że je rozwalimy na luzie. Tysiaka tylko mają, więc... O tak. Dobra. We go! Postawię sobie tu płot w sumie. A czemu nie? Pyk. No i pyk. Panie smoku, proszę zionąć w armię tutaj. Dobry pomysł. Smoki to kozaki. Naprawdę kozaki. Tacy rozwaleni. O, ci żyją w wodzie, to się będą gasić. Jest trochę lipa. Ale możemy tych ruszyć. Tych ruszyć, damy im jeszcze czarodziejów dwóch. Niech sobie wejdą tędy. Później się spotkają obie armie i już będziemy niepowstrzymani. Na pewno. Tak będzie. Więcej ulepszeń potrzebuję. Więcej ulepszeń. Ataku, pancerza, wszystkiego. Im tego więcej, tym lepiej. Dobra. I cacy tu od razu. I tu jak jest ich dużo. Ojejku. Dużo bardzo słabych jednostek. No. 3290, ale strasznie dużo ilościowo ich jest. Sztukowo. Okej. Okay. Przydałoby się spotkać na tych tutaj. O.
i pójść dalej razem już. Tak będzie sprawnie całkiem. 12 tysięcy siły mają w sumie. Dobre ilości to są. To już są sensowne ilości. Tak, 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 tak. Czy chwila się nie będą mieścić na jednym kawałku. Pyk, podpalando. Trochę się zgasili, bo biegli tutaj, więc... Powinien zaatakować z góry, to by nie mogli się zgasić, ale chyba nawet nie przeżyli na tyle długo, że do wody bardzo wbiec. Więc luz. Luz, bluz. Okej. Bardzo dużo mam drewna. Kupimy jeszcze pancerze. Oczywiście, rozwalmy tą skrzynkę. A, wstęp drzewo ze skrzynki, fajne. Fajne, spoko, bardzo okejkowe. Co to są, elfy? O boniu, elfy, łuczniki. No to nieźle. Przyjaciele z zielonego lasu. Zaraz w pierdziel dostaniecie. No i to solidnie. Poważnie, nie kłamiem. Tyk! Wjeżdżamy. Ten jeden się tutaj zapodział trochę. Troszeczkę. Bardzo dużo strzelających jest. Okej, teraz tych. I zostanie nam już tylko boss, którego rozwalimy bez problemu. Pyk, pyk, dwie wieżyczki. Chciałbym ich więcej zrobić. Czemu nie mogę więcej? A, bo tu żarcie idzie na to, okej. Też. Dobrze, dobrze, dobrze. Zaraz nazbieramy trochę żarcia. Będzie w pożądalu. Pyk. Dobrze. Okej. Proszę podpalać ich. I ci niech się zaangażują, fajnie. Załatwione. Myślę, że wygramy. Raczej, ale ich siła spada szybciutko. Moglibyśmy się skupić na bosie oczywiście, byłoby dużo łatwiej, ale zabijemy wszystkich. Rozwalimy po prostu wszystkich. Jej, git, załatwiony. Woohoo! Wyczyszczona cała mapa, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Super cacy. Level 22, Horse Archer. No, no i jazz, no i jazz. I tak się to robi właśnie, dobrze. Dziękuję za oglądanie oczywiście. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, cześć. Pa, 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 pa.